Witam. Ten filmik nagram zaraz po poprzednim vlogu. I zacznijmy od... I to będzie takie podsumowanie meczu Polska-Słowenia, który oglądałem. Ale na pierwszym miejscu chciałem zaznaczyć jeden bardzo ważny szczegół. Nie będę oceniał Łukasza Piszczka. Dlaczego? Dlatego, że no, to był jego mecz pozegrany. Tak naprawdę on tam... Tak naprawdę przyszedł. No co on miał, pokazał i nie tyle, no. Nie ma co go oceniać, moim zdaniem. Zagrał, pożegnał się z kadrą. I tyle, no. Sam wynik zakończył 3-2. I teraz sobie zacznijmy od tego, jak to wszystko przebiegało. Gdybym musiał wskazać jakichś bohaterów dla Polaków, to zdecydowanie pierwszym bohaterem byłby Wojtek Szczęsny. Biorąc pod uwagę, ile razy Słowenci dobre okazje sobie stworzyli i ile razy, biorąc pod uwagę słabszy punkt w tego meczu, czyli defensywę zdecydowanie, no to Szczęsny miał się bardzo dobrze. Z drugiej strony, i to chyba tyle o Szczęsnym. Jeżeli chodzi o jakichś innych bohaterów, to mam jeszcze dwóch, trzech jakby. Pierwszym jest Seba Szymański. I tu nie chodzi o to, że on jest z Legii, a moje serce bije mocno do Legii. Ale to też chodzi o to, że on no pokazał się dobrze, strzelił bramkę, pokazał się dobrze, dobrze później zszedł. Jeszcze Kamil Józiak. I chyba tyle. Trzeci, chyba taki największy bohater tego meczu to jest Jacek Góralski. Jacek Góralski, czyli taki typowy walczak. On tyle, ile on przeciął akcji, ile on zakończył akcji. I pierwsza gol reprezentacji mogą mówić o tym, że Jacek przygotowuje się do tego, żeby stać się no, takim nowym, podstawowym defensywnym pomocnikiem w Polsce, w reprezentacji Polski. Moim zdaniem też trochę się marnuje w tym Budogorcu Razgrad. Moim zdaniem taki piłkarz jak on powinien spróbować swoich sił na przykład w średnim klubie z Niemiec, ewentualnie z Włoch. No i trzeci, no to nie będę już o czym mówił, Robert Lewandowski, lewy, strzelił taką bramkę ładną, no nie ma co tu mówić, no. Miejmy nadzieję, że lewy cały czas nie będzie, ja najpóźniej zakończy karierę. Tak się tylko zażartuję. No i to jest pytanie też, czy Słoweni też byli bohaterowie. Moim zdaniem byli. Pierwszym był Oblak. Biorąc pod uwagę to, ile mieliśmy mniej strzałów na bramkę, to Oblak wszystko wyciągał i pokazał, dlaczego jest w tym Atletiku, dlaczego jest bramkarzem takiej klasy światowej, dlaczego się o nim mówi tyle. Dlaczego się o nim mówi, że gra tyle, że jest kapitanem i tyle. No, pokazał klasę światową bramkarską. Oblak. Drugim jest Matwas. To jest ten typ, który strzelił go na 1-1 dla Słoweńców. Nie 1-1, no dla Słoweńców, nie. I co mogę powiedzieć, to nie pamiętam, który reprezentant Słowenii, piłkarz ofensywny Słowenii tyle dał. Strzelił go na ładnie grał. Reprezentant Eredivisie. On jest chyba Vitesse. Ładnie zagrał, strzelił gola. Tego co jeszcze chcecie tu więcej. I trzeci bohater to jest dla mnie Iličić, czyli kolejny strzelec gola. Naprawdę Iličić i Kurtić, to są chyba te dwa, takie dwa. Poza Oblakiem najlepsze punkty reprezentacji Słoweńców. Czy kogoś to dziwi? Chyba nie, no bo wiadomo, Iličić, Atalanta. Przepraszam, nie Kurtić, tylko Verbić. To jest diabła. Pomyliłem się, przepraszam. Przepraszam.
To jeszcze można powiedzieć, to ci dwaj stadają o sile w sobie ofensywnej tej drużyny, dzisiaj to pokazali, w tym meczu to pokazali. I na tyle, no, co ja mogę więcej powiedzieć. Mogę powiedzieć tylko tyle, że tak, mecz był spoko, nie nudziłem się, nie przysypiałem. Nie było powodu, żeby... Nie było jakiegoś takiego powodu, żeby powiedzieć, że mecz był słaby, bo nie był. Dobry mecz, zrobiono po sobie w Słowenii, jak i Polaków. Czy jest coś, do czego mogę się przyczepić? W przypadku reprezentacji polskiej mogę się do jednego przyczepić. Do defensywy. Ponieważ ile razy my strzeliliśmy gola, to później zazwyczaj ktoś ze Słoweńców odpowiada. To jest tak wkurwiające. Wiecie, strzelacie gola, chwilę się cieszycie, a później strzelają wam znowu. Gdyby nie to, że 10 minut, gdyby się mecz wydłużył, to prawdopodobnie jest, może stracilibyśmy jeszcze gola na 3-3. A my mieliśmy to szczęście, że nie straciliśmy. Coś jeszcze chciałem powiedzieć? No, zakończyliśmy reprezentację. Zwycięstwem. Z tego co mi się wydaje, to w grudniu będzie losować, ewentualnie pod koniec tego miesiąca. Losować do grup. Także trzeba będzie zobaczyć. Może napiszę o swojej grupie. Też zrobię filmik, ale to musimy jeszcze się dowiedzieć coś o tym, bo jeszcze chyba nie są znane wszystkie grupy państwa. No chyba jeszcze. Cztery chyba muszą zostać dostosowane, ewentualnie dwa. Bo nie wiem jak to jest, czy jeszcze dwa państwa wczoraj nie awansowały. Wiem, że wczoraj Albania chyba też awansowała. Muszę jeszcze chyba zostały dwa z barażu. Nie wiem, czy ktoś jeszcze awansował. No nic. To by było na tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia. Siema.